jesteśmy jak ekipa. Jeden za drugiego w ogień by się wpierdolił. Nie wiem jak to się stało, ale wszystko się zjebało. Arnie ma już dziecko, za to ty masz dwójkę. Snickersowi coś się pojebało. Nawet nie wiem o co mu chodzi. Wiem, znam to, że chłopaczy na pierwszy zaczął. Chare życie ułożone. Żaneta gdzieś odeszła, zero z nią kontaktu. Świętej pamięci Radka zabrał nam Bóg. Wokół za się kręci, czasem ciurkiem leci. Jak sobie powspominam, taki dobry chłopaczyna. Powiedz, czyja wina była, że to tak się źle skończyło. Wszyscy gdzieś indziej, każdy osobno, po kątach rozstawieni. Nie chciałem, żeby tak to się skończyło. Dlatego piszę to Judytku dla ciebie. Ty jako jedyna kontakt ze mną trzymasz. Innym coś się pojebało. Przepraszam, tyle przekleństw, ale z nimi bardziej śmiało. Moja przyjaciółko, całuj swoje dzieci od waszego Jankeska. Mam nadzieję, że was nie zawiodłem, a jeśli tak, to wybacz. Ty jako jedyna wspierasz mnie do dziś. Jestem tobie bardzo wdzięczny, choć nie było kolorowo. Przepraszam za każde złe słowo, którym uraziłem cię. Jest mi przykro i przepraszam jeszcze raz za nie jeden głupi wyskok. I dziękuję za te rady, które panie naprawiały. Diabła w anioła zamieniałaś. Ty to potrafiłaś i na koniec pozdrowienia ci wysyłam. Szczere, prawdziwe, nie fałszywe, żałowane. Przepraszam, że tak krótko napisane, ale czasu nie żałowałem.